kalendarza na poniedziałek, 25 września, 268 dzień tego roku i zaczynamy 39 tydzień tego roku. Imieniny obchodzą Aurelia i Kleofas oraz Ermenfryda, Firmin, Franciszek, Galfryd, Gaspar, Kamil, Herkulan, Infryda, Nimigniew, Piotr, Rufus, Świętopełk, Wawrzyniec, Wincenty, Władysław, Władysława, Włodzimir, Włodzimira i Wodzisław. I wszystkim solenizantom składam najserdeczniejsze życzenia. Przysłowie mamy jedno. Gdy Kleofas we mgle chodzi, mokrą zimę zwykle zrodzi. No to zobaczymy, jak to w poniedziałek będzie. Słońce. Świt o 5.51, wschód 6.25, zachód 18.29 i zmierzch o 19.03. Księżyc zachodzi o 8 minut po północy, a wschodzi o 17.29. Nietypowe święta, Dzień Budowlańca i Światowy Dzień Farmaceuty. Cytat dnia. Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat. I to powiedział Janusz Korczak. To wszystko w dzisiejszej kartce z kalendarza. A tu wam chciałam pokazać, jak w ciągu dnia wygląda moje okienko z nowymi zasłonkami, znaczy się ze świeżymi zasłonkami. Po prostu zmiana taka na zimę. Tak troszeczkę trzeba ocieplać ten klimat w domu. Bardzo lubię w ogóle te zasłonki, kocham te zasłonki. Chociaż tamte drugie też bardzo lubię. No i teraz już takie cieplejsze tutaj będzie wchodziła cieplejsza tonacja. Zacznę wyciągać te niektóre ozdoby. Także troszeczkę tutaj pomarańczu troszkę wejdzie. To nie jest pomarańcz, to jest łososiowy właściwie te moje zasłonki. Także tak to na razie wygląda. Także za chwilę idziemy na kawusie na balkon. No i witam z kubkiem, z połową kubka kawusi. Już nie powiem, że gorącej, bo gorąca to ona była jakiś czas temu. No a teraz witam się z wami w pierwszy dzień astronomicznej jesieni. Oczywiście wy już macie poniedziałek. No ale u mnie jest dzisiaj sobota, no i taka oto pogoda. W nocy była burza, lało, no i tak pada sobie cały czas, ale deszczyk jest potrzebny, bo zauważyłam, że jest jednak bardzo, bardzo sucho. No pogoda też, znaczy się temperatura się obniżyła, mamy na razie teraz 15 stopni, wczoraj o tej porze to już było 22 wczoraj było. Także znacząco się obniżyła. Ja też dzisiaj jestem w sweterku. Nie dość, że mam długi rękawek koszulki takiej. Takie bluzeczki to jeszcze i sweterek. No, oczywiście na balkonie, bo w domu to tak nie. Zaraz sobie pójdziemy usiąść. Mam nadzieję, że tam jest sucho. I sobie usiądziemy na chwilę dokończyć kawusie. Mój kwiatuszek. O, tak może. Mam nadzieję, bo tam jest dużo pąków, że one się będą teraz rozkwitały i deszcz już na niego nie będzie leciał. I nie będzie płatków tak, wiecie, niszczył. No, akurat z drugiej strony jest ten kwiatek. No, i jestem już tutaj na posterunku. Dzisiaj, co wam powiem, to wam powiem, ale wam powiem. No, jest niezbyt fajne niebo, no, ale wiadomo, kiedyś musi padać, nie? No i tak mieliśmy dosyć długo pięknie, ciepło i tak jeszcze w przyszłym tygodniu będzie już chyba jutro, będzie troszeczkę lepiej i więcej może słoneczka jutro wyjdzie. No, a ja tutaj dopijam kawkę, bo rano sobie troszeczkę pofolgowałam, posiedziałam, Zbyszek mi zrobił tą kawę, to siedziałam i piłam sobie tą kawkę. Też sobie pogadałam, no i jestem. Dzisiaj znowu mi ten mój film późno wskoczył. Moja wina. Znaczy się, ja go zaplanowałam i nie wiem, dlaczego on się nie zaplanował. Dlaczego on nie wskoczył.
Dlatego musiałam go ręcznie potem wskoczyć. No, w każdym razie teraz już robi się mi następny filmik. Mi się już zapisuje na YouTube'a. No i muszę to bardziej przepilnować, żeby on jutro jednak był o 6 rano. A nie później, bo jednak jest część ludzi, którzy oglądają wcześniej rano. Zresztą piszecie mi o tym, gdzie jest filmik do kawy. No, tak was przepraszam za te opóźnienia. Mam nadzieję, że to mi się nie będzie zbyt często przydarzało. No, ja sobie ubrałam ten sweterek. Tutaj mam taką fajną bluzeczkę. Taka jakby t-shirtowa, ale to nie jest całkiem t-shirt. Fajne, to jest takie przyjemne. Z długim rękawkiem, no i na balkon ubrałam sobie to. Bo jednak 15 stopni to nie jest ciepło, zbyt ciepło. Wiecie, w lecie, na wiosnę 15 stopni to jest fajne, ale teraz to tak sobie, no ale trudno. A wilgoć jest, bo padało. No, wczoraj umyłam sobie te okna, jak widzieliście. I jak tutaj myłam w kuchni, to już było ciemno na dworze. To na tej ścianie siedział taki wielki pająk czarny, gruby. Przy oknie czaił się, więc ja go szmatką i zrzuciłam gdzieś dalej, nie wiem gdzie on poleciał, gdzieś spadł, gdzieś się zakamuflował tu na tym balkonie. No i już potem jak umyłam to okno, to już nie robiłam uchyłu, bo sobie myślę, kurczę, jak jest taki uchył, to ten pająk, takie pająki mogą włazić, nie? Co to tak framuga dla niego nie jest żadnym problemem. A potem wam takie wielkie bydle gdzieś w domu schowa, aż mnie oczekuje. Chociaż na ogródku wam pokazuję te pajęczynki, ale to są małe pająki w porównaniu z tym, co tutaj, taki czarny wielki. One tutaj często przychodzą skądś, zwłaszcza jak ja tak po zimie sprzątam tutaj w tych kątach, albo teraz będę na jesień sprzątała. Wiadomo, ja będę kwiatki chowała i tak dalej, no to wtedy też wymiatam z tych wszystkich kątów, bo normalnie to się tylko ten środek robi, co jakiś czas tylko się tam coś podniesie, ale później no to wiadomo, jak się wszystko sprząta, no to się robi porządek, to też są takie pająki potem, no. Także był taki, no i teraz jak siadałam tutaj, to patrzyłam, czy czasami na kucu go nie ma. Bo wiecie, jak mam taki pająk chodzi, no mnie oczekuje zaraz, ale nie wiadomo jak ugryzie takie coś, czy tam nie ma jakieś potem... Mnie to zaraz wszystko swędzi, jak z ogródka przyszłam przez wczoraj, to wczoraj mi zaczęły dopiero bąble wychodzić, co mnie pogryzło, no to... Ale też nie ma się co dziwić, jak ja tam wchodziłam w takie chaszcze, to nie dość, że jestem cała podrapana, to jeszcze i podziabana, a na dodatek... Te nożyce, to nie są nożyce, to do żywopłotu. O, ktoś mi dzwoni. To mi spadło na rękę i mam siniaka. Muszę przerwać. No, oczywiście ktoś mi musiał przerwać. To już dzisiaj drugi telefon. Także sobie dzisiaj mogę pogadać. No i co? Kawę dopijam, robię jedzonko. Śniadanie moje, no. Nie wiem co, jeszcze nie wiem co zrobię, czy moje kiełbaski, czy może jajka, no jajka na pewno. Mam ten secesom, no zobaczymy, coś tam będę jadła. Oj, nie podoba mi się, już na 12 będzie teraz bił dzwon. No, to bym musiała takie porządniejsze to śniadanie zrobić sobie. Muszę chyba głośniej mówić, bo chyba są szumy z samochodów, chyba będę wieczorem się nagrywała już w domu. Dzisiaj mam plan zrobić jednak sobie chleb majonezowy, bo ten smalec mnie kusi, no. Także chyba sobie zrobię chlebek. Dzisiaj jesteśmy sami na obiad, także będą dwa kotlety, tylko muszę je wyciągnąć. Tam mam chyba tak właśnie, że są dwa, to wyciągnę, żeby mi się rozmroziło, no bo jak teraz jemy, Zbyszek już zaczął jeść, ja zaraz będę jadła, to wiadomo, że dopiero, że za chwilę nie będziemy jedli obiadu, tylko dopiero obiad o kolację. No. Także mam troszkę jeszcze roboty, pewnie jeszcze będę tam coś stroiła,
Zbyszek też ma jakieś plany tutaj związane z moją kółeczką, także miejmy nadzieję, że zacznie to robić. Ja też będę musiał mu tu pomóc, bo muszę to poodsuwać, tamte wiaderka i to, na czym stoją te kwiatki, i tam też mogą być pająki. Na pewno. No, to więc trzeba będzie tam usunąć, pomóc mu przy tej, jak to będzie wiercił. Znaczy przy wierceniu mu nie muszę pomagać, ale wiecie, żeby to prosto było, coś przytrzymać, wiadomo, że to zawsze lepiej we dwóch. No i potem poprzestawiam sobie kwiatki, także już będzie inaczej znowu. Pewnie jak to będziemy robić, to może nie będę pokazywała, jak Zbyszek wierci i tam robi, bo on pewnie sobie nie będzie chciał. Ale jak już będzie efekt końcowy, to wam pokażę. No. A teraz dzisiaj te pogaduszki poranne, takie przerywane co chwilę, bo i wiadomości mi różne przychodzą, skupić się człowiek nie może. A już też nie jest taka wczesna pora. Ja dzisiaj znowu z bólem głowy oczywiście wstałam i zauważyłam, że jak dzień wcześniej dużo popracuję, tak fizycznie, tak dużo, no to potem mnie na drugi dzień głowa boli. Wczoraj cały dzień praktycznie do wieczora, do 10 tutaj robiłam. No i może dlatego znowu ten ból głowy, a może na zmianę pogody. No, na pewno nie z głodu. Nie jestem głodna. Nie na tyle, żeby mnie głowa z tego bolała, bo wiem, że zaraz się ktoś odezwie, że to nie jem, dlatego mnie głowa boli, nie. No. Taka normalna moja pora, to tak jakby komuś kazać jeść, to normalnie ja o 7 rano na przykład śniadanie, ja bym mu kazała jeść śniadanie o 3 w nocy i mówiła, że nie jesz o 3 w nocy, to to się nie dziw, że cię głowa boli. No, ja mam po prostu tak przestawione z tym jedzeniem i tak mi jest dobrze. No. Także jutro miejmy nadzieję, będzie piękniejszy dzień, piękniejsza niedziela, ale czy my jutro gdzieś pójdziemy? Zobaczymy. To zależy wszystko od pogody i od chęci. No. Także teraz zabieram się za moje śniadanie i potem za jakąś robotę. A wy pewnie was będę brała do niektórych robót, żebyście mi pomogli, nie? No. Pewnie wieczorem może sobie tam posiedzę troszeczkę w kuchni, może tym razem już zakończę vloga. Ja tu początek jest, a ja już mówię o zakończeniu. No bo jak taka pogoda to i szumi, to tak nie bardzo, nie? No. Zobaczymy. To by było na razie. Zobaczymy się za chwilkę oczywiście. No i obiecałam wam, że pokażę jeszcze to okno w kuchni w ciągu dnia, jak wygląda. Tak może się wydawać tutaj trochę ciemniej, bo były białe zasłonki, ale no teraz jeszcze tam są liście na zewnątrz, oby jak najdłużej oczywiście, ale jak potem już te drzewa są takie łyse, to też tutaj jest troszkę jaśniej. No, a ja wam chciałam pokazać, przed śniadaniem mamy ten zakwas buraczany, także wypiję sobie teraz mój zakwas buraczany i robię sobie śniadanko.
No i zrobiłam sobie pierwszą w tym roku pumpkin coffee, można powiedzieć. No nie powiem, że latte, bo nie jest tam spienione te mleko i tak dalej, jest tam troszkę śmietany, 30, ale nie za dużo, bo za późno się skapłam i za dużo mi się po prostu zrobiło już kawy, że miejsca dużo nie było, ale jest biała. A powiem Wam, z czego to zrobiłam. Tu mam to, co robiłam w zeszłym roku. Teraz to już wiadomo, że już nie trzyma, no bo już sobie dałam tam łyżeczkę tego, tej takiej zaprawy dyniowej. Robiłam w zeszłym roku, muszę sobie przypomnieć ten przepis, jak sobie gdzieś przypomnę, to Wam napiszę w opisie. Wyobraźcie sobie, że jest dobre, byłam ciekawa, czy to będzie jeszcze dobre, bo ja to cały czas trzymałam w lodówce. O ile się nie mylę, to było na gorąco zakręcane. I później, jak już przestygło, to było w lodówce i tam jeszcze mam jeden słoiczek, także na razie nie będę robiła, póki to mam. Także myślę, że to mi starczy przynajmniej na połowę jesieni. Znaczy się nie ten słoiczek, te dwa, co są. Może później będę robiła, a choćby po to, żeby potem mieć na następny rok. No, także jesień zaczynam, wiecie, trzeba uczcić kawą z dyniową. No i trzeba już się troszeczkę zacząć przestawiać, a tym bardziej, że pogoda nam w tym pomaga, chociaż i tak jutro będzie słońce, no tak w miarę, ale w przyszłym tygodniu ma być znowu cieplej, ale też już, chociaż patrzałam, to ma być i 26 stopni w dwa dni, no ale zobaczymy. W każdym razie dzisiaj nastrajamy się jesiennie. No. I dzisiaj stwierdziłam, że sobie zrobię dzisiaj chleb majonezowy. Dzisiaj mamy troszeczkę inne to ujęcie, tak żeby było bardziej widać to, co ja tu robię. Niekoniecznie musi być widać mnie. Chyba tak będzie dobrze, co? Tu mam akurat przepis, ale ten przepis pójdzie gdzie indziej. Tak. I teraz tu już waga nie będzie mi potrzebna. Tam możecie słyszeć stukanie, Zbyszek robi półkę. A nie, waga będzie mi potrzebna, bo ja jeszcze będę musiała odważyć sobie tego majonezu. Tutaj mam dwie łyżki gorącej wody. I w tym mam rozpuścić dwie łyżeczki nasion chia. Zaraz sobie tu łyżeczkę przygotuję. Dwie łyżeczki nasion chia i to tam wrzucić, albo to od razu tutaj wrzucę, żeby mi się to tam mieszało, nie? No zobaczymy. No tak, bo tu potem będzie ciężko mi to wyciągać. No bo te dwie łyżki to mało tego jest. Jedna łyżeczka i druga łyżeczka nasiona. Troszkę się do tego źle zabrałam, ale tak, tu mamy ten nasion na chia. No, zaraz to się powinno wymieszać dobrze i teraz do tego mam dać te wszystkie inne składniki. Tu mam 60 gram zmielonego siemienia lnianego. Do tego wrócimy to. Tak. Do tego dam teraz, zmierzę sobie tutaj, bo tu będzie musiało być 150 gram majonezu. Weźmiemy tą łyżką z gorącej wody. Aha, z gorącej wody, tylko z nasion chia też jest. Mamy na razie 112. 150, no 152, ale to tamte 2 gramy, to tam się nic nie stanie. No i teraz do tego jeszcze tak, mamy tutaj majonez, 5 jaj do tego trzeba dać. Tutaj mam 2 jajka takie, które były uderzone, dlatego już były w szklance. Jedno.
drugie. Jakieś takie cienkie skorupki mają. I to się będzie wszystko zaraz mieszać. Trzecie. Czwarte z majonezu będzie. Czwarte. I piąte. I jeszcze do tego będzie słonecznik. Tak, to wchodzi. Jeszcze pół łyżeczki soli, zaraz tylko ręce sobie umyję. Głupio, bo nie widzicie, jak, co ja tam dałam. Może tak sobie. Tylko ten statyw jest taki, że on się zaraz mi będzie przewracał. No. Tutaj mam to. To i tak zaraz pójdzie się mielić. Jednak muszę na normalnym statywie takie rzeczy robić, ale to już nie z tym. Tutaj my teraz sobie słonecznika, to chyba, bo tam nie było proporcji napisanej słonecznika. Po prostu sobie wsypię słonecznika. Co tu jeszcze mam? Jest tu jeszcze troszkę. Tu już chyba nie ma. Nie, są tu jeszcze. O. Żurawinki, tą resztkę tutaj wrzucę. Mało, ale jest. I tą pół łyżeczki soli. Mam tą łyżeczkę. Pół łyżeczki. Tak. I to wszystko będziemy mieszać. Wymieszać i do formy. No jestem sama ciekawa, bo pierwszy raz go robię, a dużo już oglądałam filmików, że ludzie robią taki taki chleb. Teraz to idzie do mieszania. Mam nadzieję, że nic nie zapomniałam. Mam takie wrażenie, że czegoś zapomniałam. No i teraz ja zapomniałam, że chciałam tam dać pestki dyni, tylko nie pamiętam przez czy mam. Mam, znalazłam. Ale to już tak na chwilę tylko dodam. To jest bardzo lejące to ciasto. No ale zobaczymy. Dam troszeczkę tych pestek. Bo ja lubię. Zobaczymy, jak ten chleb będzie to, jak to udźwignie. Bardzo lejące. Mam nadzieję, że to będzie dobry chleb. Zobaczymy, nie? Robimy eksperyment. I wygląda to tak. Ja sobie to teraz wleję tutaj do... Przepraszam Was za te odgłosy, ale wleję to sobie teraz do tej formy z tego wypiekacza do chleba. No to samo wychodzi. Dobra, i teraz o, na dole się to dobrze nie wymieszało. Muszę to jeszcze wymieszać z dołu, bo tam jeszcze te nasiona były i ten, jak on się nazywa, siemię lniane. No, teraz to już tam na dole nic nie będzie. A czekajcie, czy tam jeszcze nie miało coś być? Gorąco? No nie ma. Żadnej babki, żadnej nic takiego nie ma. No zobaczymy, jak to wyjdzie, nie? Mam nadzieję, że to się... Ale że tutaj nie ma tego proszku do pieczenia. Jeszcze raz pójdę sprawdzić przepis. Zaraz wracam. No, niczego nie pominęłam. W tym przepisie akurat nie ma. W
tym, które to dostałam. I wylewamy sobie ten chlebek do tego. Ciekawe, jak on urośnie, jakie kromeczki będą, nie? Zobaczymy. Jestem bardzo ciekawa tego chleba. No. Teraz pójdę do mycia. A my wkładamy chlebek do maszynki, do chleba. Tak. O, teraz weszło, zaskoczyło. Teraz znowu zapomniałam, jak się to nastawia, wiecie co? Tak rzadko chleb robię ostatnio, że nie pamiętam. Czekajcie tutaj. Dobra, to musimy na 12 wjechać. Bo to będzie wtedy samo pieczenie. Jest godzina. Ma być 50 minut, ale nie wiem, czy to tu. Nie, tu. Dobra, niech jest te 50 minut. To 10 minut chyba się nic nie stanie, nie? Patrzcie, ja trochę nie robiłam i już nie pamiętam. A ja wam tutaj pokazuję nie to, co mamy. Dobra, niech jest tą godzinę. Nic się nie dzieje. Powinno tu coś przeskakiwać. Ale wiecie co? To tak jest, jak się rzadko używa. Teraz powinno być mniej wypieczone, więcej wypieczone i minutki. A one nie chcą tutaj lecieć. Dobra, zostawimy na tą godzinę, zobaczymy, jak się będzie to wypiekało. No, to by było na razie. No, mój chleb się już skończył piec. Patyczek jest taki nieklejący, także mam nadzieję, że to będzie dobrze. Ja jeszcze później, jak się rozłączyłam, przypomniało mi się, żeby posypać tym sezamem i słonecznikiem, bo nie mam czarnuszki. Czarnuszką by też można, ale nie mam. Nie wiem, czy to już wyciągać. Zaraz spróbuję wyciągnąć ten chleb, żeby on się suszył. Nie suszył, tylko studził. Zaraz obadamy. No to taki wygląda. Nawet dobrze wygląda. Znaczy się, nie wiem, jak to ma wyglądać, wiecie? Chyba deskę sobie tutaj wyciągnę, deskę wezmę. No bo się piekło dłużej niż miało, o 10 minut. Zobaczymy, czy wyskoczy. No wyskoczył. Sprężysty taki jest, no jest gorący. Tymi rękawiczkami go obrócę. No zobaczymy. Zobaczymy, co. Czy on jest dopieczony, czy nie. Ale teraz jest jeszcze no, gorący. Niski wyszedł. To by musiała być może węższa ta keksówka taka, bo to miała być w keksówce. Kromeczki duże nie będą, ale zawsze coś. Niech on sobie teraz ostygnie, może stężeje.
No bo piek się tyle, ile powinien. No, to by było na razie tyle. Ja za chwilę Wam pokażę ten nasz balkon. No, trochę się tu ciemno zrobiło. Ogólnie jest ciemno, bo na dworze jest ciemno. Znaczy, nie jest tak słonecznie, ale te kwiatki troszeczkę tutaj tak... O. Tylko, że one jakby wisiały od początku, tamto one by się odpowiednio ułożyły, a teraz to... No. Wiadomo. Teraz Wam pokażę z tej strony, jak to wygląda. O. Tak. Tak to wygląda. Ściana kwiatków. A tutaj mam te pelargonki. Dalej już nie mogę iść. I tutaj mam te kwiatki, dałam sobie. Tu mam więcej miejsca po prostu. Na razie tam sobie dałam te wiaderka. Potem nadmiar wiaderek, jak już nie będą potrzebne, to po prostu będę wynosiła do piwnicy. No, o, widzę, że tam się chyba drzewo złamało, coś, gałąź tam jest, ale to daleko. No, tak teraz mam taki widok, jak sobie usiądę tutaj, to mam taki widok. Czyż nie pięknie? No. One te żółte, zwłaszcza u góry, co są, to one tak rosły, tak się składały i teraz są tak, nie widać nawet tych żółtych kwiatków, tak. No i troszkę mi zachodzą na te piękne, które pachną, te pomarańczowe. No, na przyszły rok, jak będę dawała, to myślę, że one po prostu już będą się od razu układały tak, jak się należy. No. Są cztery półki, na każdej są kwiatki. Tu na tej dolnej są, też jest ta żółta begonia, co u góry, ale na przyszły rok to może ją też do czegoś powieszę, żeby gdzieś wisiała, tak jak ta. Ta tutaj wisi. Tu. To tutaj przeszkadza akurat. No i wisi, ale ona tu się opiera i idzie sobie tam. I tam sobie kwitnie, bo ona ma, ta żółta, ona ma takie bardzo grube te łodygi. Ale kruche są, także jak przenosiłam ten kwiatek, to też się wyłamało parę gałęzi. No. Ale tu mam teraz więcej miejsca i jak będę tu przechodziła, to już mam też więcej miejsca po prostu. Mój gruby brzuch przejdzie. No, także jesień się zaczyna, a ja tutaj mam nowe kwiatki, można powiedzieć. No, także tyle by było na razie. Idę sobie dopić moją kawusię, bo tak ją piję i piję, już pewnie zimna jest. A później się jeszcze odezwę na zakończenie vlogusia. No i witam serdecznie. Jesiennie, z jesienną już częścią dekoracji, no bo mamy czas jeszcze w październiku, tak od pierwszego, nie wiem, pierwszy jest niedziela, to od drugiego zaczniemy bardziej tak dekorować, tak myślę, tak sobie wymyśliłam, jakieś dynki, liście i tak dalej, teraz to tak tylko wiecie, na razie jeżyki i las, grzybki, no bo grzybki, teraz jest czas na grzyby, nie wiem, czy są grzyby w lesie. Wiem, że wiele z Was już grzyby zbierało. Widziałam na Instagramie zwłaszcza zbiory grzybowe. No jestem ciekawa, czy teraz po tych deszczach będą jakieś grzybki, czy nie. No. Ja tutaj mam herbatę dzisiaj Earl Grey ze śmietaną i przyznam się z tą dyniową zaprawą, co zrobiłam z tym syropem dyniowym. Tak mnie wzięło na dynie. Kubka jeszcze jesiennego, nie, to od października będzie dyniowaty. A teraz na razie jeszcze mamy taki ten. No i co Wam powiem? Długo się nie będę rozgadywała, żeby film nie był za długi. No, dzisiaj podsumowanie dnia. Powiem Wam, że tak śmiesznie jest, bo już dawno tutaj nie siadałam wiecie, te lampy i to wszystko. Dawno nie siadałam i tak jakbym w ogóle się nie nagrywała. Przecież codziennie się nagrywam albo na balkonie, albo na ogródku, nie? Ostatnio się nagrywałam. No, teraz to już tam jest. Dzisiaj było w ogóle szybko, tak szarówka się robiła, bo w ogóle słońca dzisiaj u nas nie było. No i
Z tego względu też stwierdziłam, że nie ma co się na balkonie nagrywać. Też i samochody jak jeżdżą, to szumi. Chociaż teraz o tej porze już mniej, no ale o tej porze to już jest ciemno, nie? Na dworze. No, także stwierdziłam, że czas już na kuchenne. Na kuchenny ten pogaduszki przy kuchennym stole albo herbatka przy kuchennym stole, jak tam wolicie. Wydaje mi się, że coś ciemnawo tutaj wygląda, no ale nie wiem, najwyżej jakoś przebolejecie ten jeden vlog. Znowu muszę się przyzwyczaić, jak tutaj ustawiać te lampy i to wszystko, żeby było dobrze. No, takie techniczne sprawy. Pokażę Wam ten chlebek, bo już go zaczęłam. Tutaj mam go specjalnie przygotowany. O, tak wygląda. Tyle, że on jest niski, nie? Taka kromeczka, no to wiecie, tutaj nawet plaster kiełbasy to tak na pół. Jakieś tam selce soniku czy czego. No, ale jak widać, fajnie to wygląda. Trzeba się przekonać do tego chleba. No, na pewno jest lepszy smak, jak ktoś nie lubi tak siemienia i tamtego chleba, no to na pewno lepiej, tylko że to bym musiała mieć albo podwójną ilość, to jest, ile jest, 10 jajek, to trochę jest dużo, nie? No, żeby był wyższy po prostu, albo węższa ta, no ale to z kolei taka kromeczka by była, nie? Może troszkę wyższa, ale taka. Oj, przepraszam, bo mi piekarnik. No, siadam na chwilę, ale za chwilę, za 4 minuty znowu będzie mi pikało, bo robię tam takie sakiewki z ciasta francuskiego. Jedne z tym ze śliwką, drugie z jabłkiem. Nie wiem, co mi z tego wyjdzie, bo tak wpadłam na taki pomysł tak na szybko. No, bo moje dzieci wymyśliły, że jutro jedziemy z rana na grzyby. No, a ja tutaj nie przygotowana, nic, wiecie, nie takiego nie mam. A było ciasto francuskie w lodówce, więc je zrobiłam, ale jakieś to ciasto takie jakieś dziwne. Rozlatywało się takie, wiecie, nie wiem. Teraz widzę, że mi tam z niektórych sakiewek sok wypłynął. Także zobaczymy, co z tego będzie, czy to w ogóle da się wziąć ze sobą. No, jak już to do pudełka byśmy to wzięli. No, ale troszeczkę to dałam za mało czasu, no, temu ciastu. Chciałabym, żeby było raczej bardziej wypieczone niż, wiecie, żeby nie było tam potem surowe czy co. No, chleb już Wam pokazałam. Ten zjem i nie wiem, czy następny będę taki robiła, bo on jednak troszkę drogo wychodzi, ten chleb. No, bo ja bym chciała mieć normalną, bardziej normalną kromkę, no, to bym musiała mieć 300 gram majonezu i 10 jajek. To trochę dużo, moim zdaniem, nie? No. Także chyba wrócę do mojego chleba tamtego. Jeszcze też widziałam, jest taki przepis, chleb na białym serku, na twarogu. Może to spróbuję kiedyś. Tak po prostu będę próbować. A jak nie, no to wrócę do mojego z siemienia lnianego i tam babki jajowate i tak dalej, bo ja już sobie tak doszłam do takiego, wiecie, że już on nie było tam czuć tak tego siemienia, tej babki. Ja sobie tam przyprawy korzenne troszeczkę tak dałam zawsze i to było dobrze, nie? No ale zobaczymy. Bo tu on jest dobry w smaku, jest taki wilgotny, ale nie jest mokry. Zobaczymy, jak będzie jutro. No, tygodnia to on nie wytrzyma, bo to tak na 2 dni będę miała i koniec. Bo takie małe kromeczki, no to wiadomo, nie? Na śniadanie, do śniadania sobie tam wezmę. A chciałam właśnie zrobić sobie ten chlebek, no bo smalec kupiłam, pasztet mam przecież w słoiku, nie? Jeszcze mam tą pastę z cukinii i papryki, cukiniową, no. Jeszcze jest w tym, w lodówce, to trzeba to z czymś jeść, nie? No. Także czas na chlebki już mi się wydaje nadszedł jednak, no i to teraz się już troszeczkę przełamałam, mam nadzieję, że jak ten mi się skończy,
to zrobię sobie potem następny. Nie wiem, czy ten na tym twaroszku, czy normalny mój chleb, wypróbowany już, nie? Ten z siemienia lnianego. No bo jednak takie kromeczki, fajnie jest sobie zjeść po prostu takie kanapeczki. No, tak sobie myślę. No a czy my tam jakieś grzyby jutro znajdziemy, to się okaże. No, bo to tak, wiecie, tak spontaniczne, takie dzisiaj wieczorem, że jedziemy jutro na grzyby, no to nawet nie wiem, w które miejsce jedziemy, bo tym zarządzają Kamil z Wiki, nie? To znaczy się, Kamil był napalony na to, żeby na grzyby jechać, a że nie chciał sam jechać do lasu, no to jedziemy w czwórkę. Poczekajcie. No. Tak, nagrywa się. Tak właśnie przerywane dzisiaj, nie? No, ale już nie będzie więcej pikało. Także nawet już nie wiem, ile minut ja tutaj mówię, no bo miałam przerwy. Zegarek sobie przyniosłam, ale to i tak nic mi nie mówi. W każdym razie piec już nie będzie pikał, bo już go wyłączyłam. Fajnie to nawet wygląda, tylko że tam chyba z jednego czy z dwóch wyciekł ten sok, ten śliwkowy. No ale zobaczymy, jak to zastygnie, jak to potem wystygnie, jak to będzie wyglądało. Na pewno będzie zjadliwe. No, a nie miałam innego pomysłu, żeby coś na szybko robić. Nie chciałam się robić nic na drożdżach. Tym bardziej, że śliwek było tylko parę. Jabłuszko tam, no to też nie było za bardzo, wiecie. No. No więc zrobiłam to, co zrobiłam i zobaczymy. Zresztą nikt z nas tak dużo słodkiego nie je. To znaczy się, ja bym mogła, nie? Tylko wiecie. No i tutaj jest właściwie tylko to, że to ciasto jest francuskie kupne. Wiadomo, że to nie jest dobrej jakości ciasto, bo nie umiemy dostać z frosty. Podobno z frosty jest na maśle robione. No, ale nie możemy tutaj dostać. Zazwyczaj tutaj z Lidla albo ze Stokrotki kupujemy to. Wiki zazwyczaj kupowała ostatnio właśnie te ciasta francuskie. No, ale dałam tam śliwkę, jabłko do jednego, to do jednego, do drugiego, inne drugie. No i ksylitol i troszeczkę tego cynamonu. No. Także takie sakiewki porobiłam, bo to się nie chciało, wiecie, to się tak jakoś naciągało, kleiło się, to nie za bardzo to ciasto. No, no i to tak na szybko zrobiłam do piekarnika i będzie. Coś do maszkiecenia, jak w trakcie jak będziemy chodzić, znaczy nie jak będziemy chodzić po grzyby, bo nie będziemy z pudełkiem chodzić, tylko albo na początek, na dobry początek, albo jak się troszeczkę już pozbiera, przyjdzie do samochodu, to coś tam zjeść, nie? No wiadomo, że też będziemy brali sobie chyba kiełbaski, no bo co innego można tak wziąć. Nie przygotowałam ani żadnych udek, bo też nie rozmrażałam, a nie byłam ostatnio w tej Stokrotce. I w sumie no nic takiego nie ma, no kotletów nie będziemy brali, nie? Ze sobą. No też nie wiadomo, bo plan jest ambitny, wyjechać rano, ale o której my wyjedziemy, o której przyjedziemy, to jest pytanie, nie? No. Herbata mi już troszeczkę wystygła w tym czasie, bo jak sobie zrobiłam herbatę, to mi przyszedł taki właśnie pomysł z tym ciastem. Także jutrzejszy vlog częściowo pewnie będzie z lasu, mam nadzieję, że będzie udana wycieczka. Że coś tam nazbieramy. Nie nastawiam się wcale na jakieś duże grzybobranie, bo my jakoś nie umiemy dużo. Chociaż nie, było kilka razy, że mieliśmy tak dużo. Mieliśmy kilka koszy i to takie większe mieliśmy kosze. Już teraz tego kosza nie mamy. Taki był plastikowy, ale koszyk dziurawy, ten taki wiecie, jakby piknikowy z takimi zamknięciami. No, to on był taki dosyć duży. No to tam żeśmy nazbierali tych grzybów wtedy do tego i tam jeszcze inne koszyki, jeszcze jakieś tam mieliśmy takie jakieś torby. To w jednym czasie to nazbieraliśmy. Ale to się tak zdarza raz na ileś lat, nie? No, także zobaczymy. Wrzesień się kończy, a my jeszcze na grzybach nie byliśmy.
Także zobaczymy. Ostatnio było ciepło, teraz popadało. Może przez noc coś tam urośnie. Chociaż nie ma być bardzo ciepła ta noc, bo gdzieś koło 11-12 stopni. Ale no to nie, też nie jest tak źle jeszcze, wiecie, nie jest 5 stopni, nie? No. Także zobaczymy. A jak nie, to choćby tylko tyle, że na świeżym powietrzu się pochodzi, tak razem się tą niedzielę spędzi na łonie natury, jak to mówią. Tylko mam nadzieję, że już jutro nie będzie padało. No, ma. Prognozy są fajne, że nie ma padać. Będzie troszkę mokro w tym lesie, chociaż też nie wiadomo, bo tego deszczu nie wiadomo, jak to popadało, nie? Bo niektórzy mówią, że tylko po pół godziny padało. U nas dzisiaj prawie cały dzień padało. No, tylko że w naszym lesie to tutaj ciężko jest cokolwiek znaleźć. Jakoś to nie jest las na grzyby. Tam są gdzieś jakieś grzybki. Ludzie tutaj stąd za dużo też nie wynoszą. Gdzieś się dalej jedzie. No. Także tyle, nie będę przedłużać. Chlebek wam pokazałam. Zadowolona jestem z tej półki, bo mi Zbyszek dzisiaj zrobił tą półkę. Te kwiatki, jak widzieliście, one są takie jak rozczuchrane wyglądają, zwłaszcza ta żółta begonia, która jest na samej górze, no bo ona była taka powciskana właściwie. Ona nie była powciskana, ona tam sobie stała z boczku i sobie rosła, tylko że ona jak rosła, to ona się tak zawijała tam, miejsce sobie znajdowała. No i ona jest taka właśnie pozaginana. Nie wiem, czy ona jeszcze się rozprostuje troszeczkę, czy jeszcze będzie kwitła, czy już nie bardzo, nie? Będę miała utrudnione zadanie do podlewania. Chyba będę musiała tam taboret brać albo drabinkę, żeby tam u góry podlać tą ostatnią donicę. No, ale nie mogłam dać tego niżej, bo jakby ona jest za długa. Poza tym Zbyszek zrobił cztery te półeczki i wszystkie są zapełnione, to i tak któryś kwiat by musiał być na samej górze, no i do podlewania też na samej górze, nie? No, jak sobie poradzę, teraz już się tak często nie będzie podlewało pewnie, bo już też i upałów nie ma być. Zresztą na takiej ścianie jest ta półka, że one tak bezpośrednio w takim wielkim słońcu to też nie będą. Nawet chyba będą miały mniej troszkę słońca niż na tym parapecie się smażyły. Także chyba też źle nie będzie, nie? Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No, także udało się zrobić to, co mieliśmy w planie na to lato, na ten sezon, o tak powiem. Podoba mi się to, taka kaskada tych kwiatów tam jest. Może na przyszły rok, jak się od razu tam będą te kwiatki, to się będą tak układały, wiecie, że to tak będzie fajnie, nie? No. Także to już chyba dzisiaj wszystko. Tutaj dzisiaj porobione mam, z chlebem zrobione, kwiatki zrobione. No, miałam wyciągać te dekoracje, ale sobie pomyślałam, no wszystko dzisiaj wyciągnę. Jeszcze mamy wrzesień. Tak by się zdało mieć jeszcze jakiś ten, jak on się nazywa, wrzos. Ale patrzyłam jakoś tak na te wrzosy i w tych sklepach u nas tutaj nie za bardzo są te wrzosy. Znaczy jak w Lidlu czy coś, to one są takie jakieś lichy. A widziałam u ogrodnika, bo byłam na, jak byłam na targu w piątek, wczoraj, to widziałam piękne, no 7 zł. Nie wiem, czy to jest drogo, czy nie, ale jakoś tak mnie nie swędziało te 7 zł, żeby wydać na ten wrzos. To jeszcze nie ten czas. Może sobie kupię jednego wrzosa, bo chyba nie będę sadziła wielce na balkonie. Tam mam tyle kwiatów, że tam wrzosa nie trzeba wsadzać, nie? Takiej, żeby do ozdoby może, nie wiem, jakoś w tym roku mnie tak nie ciągnie do tych wrzosów. W zeszłym roku miałam parcie na wrzosy. Kupiłam i na balkon wrzosy, i na cmentarz wrzosy kupiłam. A w tym roku jakoś mnie to tak nie ten. No. Także nasze jeżyki powitały już jesień. Te jeżyki i w ogóle te jeżyki, te dynie i grzybki. Jest jeszcze, nie wiem, czy to widać, muchomorek, tylko on się tak jakoś ułożył. Muchomorek i tam taki inny jeszcze grzybek jest. O. To dostałam od Marka. Marek kupił to w Nanunana, o ile się nie mylę. Jeszcze w Krakowie. No. I on ma więcej, ona dużo więcej tych figurek, no ale dla nas też kupił, także one mają mięciutkie tutaj te, o, zaraz wam pokażę z bliska.
Ma takie fajne. Te igiełki niby. No i to jest tata, jest z tą. Z łopatką. Ogrodnik. No. Tu też jest mama z jabłkiem. I tu mały Jerzyk sobie tak leży. Pół leży, no. I mają dynie, mają zapasy. Zgromadzili na jesień, no i mają. Taka mała historyjka, no i już zaczyna, już dzisiaj wzięłam sobie, wyciągnęłam tą sowę. Także, no. Jeszcze mam jedną sowę, tam zdaje się, no. O, i trzeba by przypomnieć sobie tą małą sówkę granatową. Dawno jej nie było, ale na razie jest jesienna ta sowa. No, to jest podgrzewacz, nie wiem, czy to widać tam. Tylko, że tutaj jakby jak dać tą wosk, to bardzo szybko się przepala. On jest troszeczkę za nisko jest. Chyba to na tej było, że się bardzo szybko przepalał ten wosk i nie było, to już nie pachniało, tylko tak wiecie, nie za bardzo. Chociaż ja i tak będę jeszcze próbowała, najwyżej będę szybciej gasiła tą świeczuszkę, zobaczę. Teraz nie pamiętam, czy to na tym, ale chyba ta sówka, ona jest dosyć niska taka. I ten płomień jest za mocny, za ostry potem na ten... Za blisko po prostu grzeje i jak jest wosk, to on na początku pachnie, a za chwilę tak jakby się przepalał, nie? No. Dobra, to by było dzisiaj wszystko. Dziękuję Wam za ten czas poświęcony na mojego vlogusia. Mam tutaj trzy kamerki, nie wiem do której patrzeć, ale chyba dużej różnicy nie ma w odbiorze. Dziękuję Wam za wszystko, dziękuję wspierającym, dziękuję za łapeczki, komentarze i subskrypcje. No i zapraszam też do subskrybowania, jeśli jeszcze nie subskrybujecie, bo już mi mało zostało do 3000. No. Mało zostało do 3000 subskrybentów, także fajnie by było, żeby tam już trójka była z przodu, nie? No. Dziękuję za wszystko i zapraszam na następny vlog. Mam nadzieję, że coś tam z lasu Wam pokażę w następnym vlogusiu. Bajo, bajo i pa, pa. Do jutra. Pa!